Kiedy byłem w Parku Selecki w październiku 2022 roku, wieża już tam stała, ale nie było ławek ani chodnika, a wieża nie działała. Chodźmy i przyjrzyjmy się bliżej budynkowi. Opowiem ci, jak działa wieża i do czego się przydaje. Jak długo można przebywać w pobliżu tężni? Zgodnie z regulaminem korzystania z tężni solonkowej zalecany czas przebywania na terenie wieży nie przekracza 45 minut. Wystarczy 45 minut spędzonych w pobliżu tężni, aby cieszyć się jej użytecznymi właściwościami. Działanie tężni solankowej, nazywanej też inhalatornią solankową, polega na rozpylaniu solanki wydobywanej z odwiertu spływając po faszynie odparowuje i wytwarza swoisty mikroklimat, a dodatkowo rozbijana jest w sposób mechaniczny przez inhalator wytwarzający aerozol. Definicja: faszyna to wiązki chrustu, wikliny, młodych pędów drzew wykorzystywane przy umacnianiu skarp rowów, potoków, budowaniu tam i tym podobne. To budowla z drewna i gałęzi tarniny, która służy do zwiększania stężenia soli w solance. W przeszłości miejsca takie były tworzone w celu pozyskiwania soli kuchennej, dziś korzystanie z nich ma na celu poprawienie kondycji naszego organizmu i dobroczynny wpływ na nasze zdrowie. Działanie lecznicze inhalacji korzystnie wpływa na układ nerwowy, układ gruczołów dokrewnych, a także działa stymulująco na pracę układu odpornościowego. Seanse oddechowe w tężni są także zalecane w chorobach tarczycy, schorzeniach alergicznych skóry i w leczeniu nadciśnienia tętniczego krwi, jak powstaje solny aerozol w tężni solankowej. Jego źródłem jest oczywiście solanka. Ulega ona w sposób naturalny zagęszczeniu i częściowo paruje. W czasie tego procesu powietrze wokół tężni wzbogacane jest solnym aerozolem. Aby w pełni zrozumieć, co to jest tężnia, warto poznać jej właściwości. Tężnia działa jak ogromny filtr powietrza. Filtruje wszystkie zanieczyszczenia i powoduje, że powietrze, które w niej wdychamy, jest mocno nawilżone i pozbawione szkodliwych substancji. Wdychanie solnego aerozolu pomaga regulować pracę układu oddechowego, przynosi ulgę osobom, które borykają się z astmą, alergią oddechową, pracującym wiele godzin przed komputerem i w klimatyzowanych pomieszczeniach. Regularne seanse w tężni solankowej mogą wspomagać leczenie stanów zapalnych zatok, nieżytu nosa, wykazują też działanie relaksacyjne.